Piotr Fortuna, dzień dobry Państwu, witam w kolejnej odsłonie Gościa Dnia, a dzisiaj no można powiedzieć w naszym studiu światowo, ponieważ ze mną Kasper Muszyński z Armii Polkowice, który no praktycznie przybył z dogi, chociaż już kilka dni temu wróciłeś. Cześć Kasper. Witam. E, no właśnie, przed chwilą wróciłeś z Japonii, gdzie odbyłeś swoją pierwszą walkę w turnieju K1 Max stoczona na pełnym dystansie trzech rund ze Stojanem korpiwlańskim, numerem 7 bądź 9 na świecie, zależy jak to w rankingach, na który ranking popatrzymy. Walka zwycięska to może tak na szybko zapytam, jakie pierwsze wrażenia po tej walce? Nie no, ogólnie wow, Jeden gościu topowy. Ja już wchodzę do niego do walki. Pierwsze dwie rundy były mega bliskie, a w trzeciej ludzie go liczyłem. Także to znaczy, że to, co mówiłem przez tyle lat, to jest prawdą. Że pokazałem, po prostu to pokazałem. No właśnie. Często czy to podczas różnych galbu, jest zapowiadane jako. Jeden z najlepszych kickboxerów w Europie, na świecie, a na pewno najlepszy w Polsce. No i też to udowodniłeś się, można powiedzieć, tą pierwszą walką w turnieju. Droga nie była łatwa, ponieważ musiałeś stoszyć aż trzy walki w trzy tygodnie, żeby się do tego dostać. I no też trochę podróży. Pierwsze Włochy, kwalifikacje turniejowe. No na pewno też trochę organizm odczuł tą, ten maraton strasznie zbijanie wagi, strasznie. Pierwsze było ok, było spoko. Wpiłem się na, tam ta, też na zastępstwo. Tutaj też było zastępstwo i po, po tym nie, nie ukrywam, po Włoszech jadłem przez tydzień, wszystko co chciałem i tak dalej. A to w niedzielę, niedzielę o czwartej rano dzwoni menadżer, że jest taka opcja. Przyszedłem tylko na dół, zrobiłem airbajka na, na, na salę. Dobra, wierzymy, wierzymy, nic nie uciekło za, aż tak dużo. No, a drugie zbijanie wagi było straszne. No, właśnie, zbijanie wagi to przygotowywanie do walk, na pewno, no głównie większość zawodników nad zbijaniem wagi się najbardziej fokusuje i przede wszystkim jest to najbardziej też no, dla organizmu wycięczające, ale Tobie się udało. No i właśnie jeszcze dodatkowo przeciwnicy Twoi mieli dłuższy czas na przygotowanie się stricte do walki. Chociaż wiadomo, robili to pod innego przeciwnika. Ty wskakujesz dwa razy na zastępstwo, dwa razy e, wygrywasz w fenomenalnym stylu. No i można powiedzieć, tak jak wszyscy w Polsce cię rozpoznawali, chwalili, to teraz e, no też media światowe e, już wiedzą, kto to jest Kacper Muszyński i wiedzą z kim się liczyć. Nie, to jest ogólnie bardzo, bardzo miłe. E, tyle lat na to pracowałem. E, jest szansa, wykorzystałem ją. Jak, e, powiedziałem w takim w, w dokumencie, tak powiem, w którym nagrywa Mateusz Czub, że nie jadę tam na wycieczkę, tam po wygraną. I to jest, to jest prawda. Po to to robię. Mam jakieś już dalsze cele, dalsze cele, dość, dość grubsze, bo mogę, bo mogę. Tak wcześniej nie było nic, teraz jest praktycznie, pukam do najwyższych, najwyższych tych laur, jakie są dostępne w ogóle w tym sporcie. No właśnie, przede wszystkim ta kategoria bagowa w której startujesz, jest jedna z najmocniej obstawionych na świecie, jeżeli chodzi o kickboxing i Samo bycie w top 10 to jest już coś, co no przede wszystkim dla większości sportowców jest raczej niewyobrażalne. Nie, no to takie jest. tak, jeszcze oficjalnie nie. Jeszcze oficjalnie nie czekam na, a, że tak powiem, aktualizację. Ale jak już będzie ta aktualizacja, już będę miał to na papierku. No kurczę, serce rośnie, rośnie bo to to robiłem. Tak szczerze, miałem już takie momenty, w którym nie wiedziałem po co. Po prostu robiłem, 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 ale nie widziałem tego celu, celu, a założyłem sobie go kiedyś, ale on się tak zamazywał, a teraz jak jest, udowodniłem, zbiłem gościa, przepraszam, że tak powiem, gościa, który jest topem na świecie, mega przygotowany, eee, nic więcej, tylko się cieszysz i pracować dalej. No dokładnie i przede wszystkim to też pokazuje innym ludziom. Innym sportowcom, że przede wszystkim nawet jak coś nie, nie przychodzi od razu, to czasem lata zajmuje i ta cierpliwość jest potrzebna, żeby osiągnąć sukces. Okropna doza cierpliwości. Okropna, dobra. Dokładnie. No właśnie. Były Włochy, teraz Tokio, no i powrót do Tokio już w lipcu. I teraz no też dla ciebie to jest o tyle lepsze, że teraz już wiesz, do czego się szykujesz. Wiesz jakich masz potencjalnie przeciwników, możesz ich przeanalizować, masz do tego dużo czasu. No na pewno też ten cykl przygotowania będzie całkiem inaczej wyglądał. Przygotuję się tak stricte pod to. Wiem z kim walczę. Zora Kopian. Wrócę do tego poprzedniego przeciwnika Stojana. Ten człowiek był faworytem tego turnieju. Tak żeby wyeliminowałem faworyta. Stojan jest też pięciokrotnym mistrzem świata, ale mimo wszystko nie uważam, żeby był na tym samym poziomie. Jest fenomenalny, ale to już nie, to nie jest Stojan. No i też można powiedzieć, ten dzień turnieju będzie dużo cięższy. Teraz była jedna walka. Mówiliśmy o trzech walkach w trzech, ty, trzy tygodnie, że są wycieńczające dla organizmu. A teraz, żeby zdobyć to mistrzostwo, sięgnąć po tytuł K1 Max, trzeba będzie. W, w, zawalczyć trzy razy podczas e, jednego wieczoru, no ale tak jak mówisz, no, żeby być na topie, no to trzeba się na to poświęcenie przygotować. Tak, ale też nie ma, wycho nie ma co wychodzić głową poza tą walkę z, z, z Zorą, bo to jest sport. To po, po prostu, no to mówisz, że jadę tam po wygraną, ja wierzę w siebie ba bardzo, bardzo mocno, ale to sport. Mówię, na razie się szykuję na Zorę. Jak wygram, to wtedy się będę przejmował. Nie ma co w ogóle zawsze sobie głowy dalszymi rzeczami, bo może być tak, że po prostu przegram. Trudno, ży życie. Ale to trenuję po to, żeby wygrywać. Trenuję, jadę tam, żeby wygrać. Teraz jest cel Zora, a po nim dopiero tam w ciągu godziny zmienię ten, ten, albo, albo to, co zrobi, będzie coś całkiem inaczej, nie? No dokładnie, też wiadomo, że sporty uderzone są sportami mocno kontaktowymi i też no, różne kontuzje mogą się przydarzyć, różnie to bywa, ale też no, tak jak wspominaliśmy już w tej rozmowie, przede wszystkim uczestnictwo w K1 Max otwiera Ci drogę na, na światowe ringi, światowe oktagony i przede wszystkim to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że już podpisując kontrakt tak wysoko, no Łatwiej będzie się utrzymać na tym topie. Nie, czy utrzymać? Na razie go zapałem. Na razie go zapałem. Muszę po prostu udowadniać to, że nie jestem tam w przypadku. No, wygrana decyzją to nie jest przypadek, ale mimo wszystko dalej trzeba. Muszę. Jeszcze mam dużo rzeczy do poprawy. To jest nieustanny proces, po prostu, który mu, muszę wykonywać. Czy przypadkiem nie, nie było tak, że coś. Nie, nie, nie pójdzie przez to, że coś zrobimy za mało. Teraz już trzeba po prostu cały czas robić to samo, robić po prostu tak samo dużo, tak samo kiedy się nie chce, tak samo kiedy po prostu cały czas podnosić ten swój poziom. Dokładnie i przede wszystkim można powiedzieć, że w pewien sposób Armia Polkowica traci trochę trenera, ale zyskuje kolejnego światowego zawodnika, tak? Twój brat chociażby walczył dla Glory, no a ty teraz właśnie w K1 Max, no i to jest chyba takie, nie da się tego przeskoczyć. Nie da się i trenować zawodników, i przygotowywać się do tak wielkich walk. No niestety, ale to scenowanie ludzi nie, na pewno nie zrezygnuje, bo to jest moja praca. Te walki, na mimo wszystko, na topowym kickbokserskim poziomie, to nie jest, nie są pieniądze, to jest tylko i wyłącznie Ambicja, ambicja prestiż i coś, co. To jest moja przygoda mojego życia, jaką wykonuję teraz. Na pewno nie zrezygnuję, a na pewno będzie tu dużo mniej zajęć. Będę po prostu poświęcać czas na regenerację. Rano trening, trzeba będzie pójść spać, wieczorem trening i jeszcze coś może tam pomiędzy. Ale ta drzemka pomiędzy tymi treningami będzie musiała być. No właśnie też ty walczyłeś w Japonii, ale twoi koledzy tutaj nie dawali Polakom zapominać na, na rynku naszym ogólnopolskim o, o istnieniu armii Polkowice, ponieważ świetne walki w wykonaniu kolegów klubowych Mateusz Janor wygrany co event na gali Fan53, na której też Marcin Niciński zawalczył, zresztą też z chłopakiem z regionu Mariuszem Lachem dali świetną walkę, która, która naprawdę odbiła się echem, no i Patryk Kłak, który w bilans 7-0, 8-0. Jeszcze Kornel Koziarz tak walczył, tak, tak. niestety tutaj nie udało się wygrać, więc te zawodowe pojedynki, widać, że Armia Polkowice doczekała się takiej, można powiedzieć, armii zawodowej. Dokładnie chłopaki widzą, że to co, że to, co my robimy, ogólnie jak mówię, jako ja i Bartek, działa, oni też chcą żyć tym sportem, rozwijają się coraz bardziej, Mateusz myślę, że powinien palczyć o pas uważam na pewno. Marcin dał bardzo fajną walkę. E, myślę, oglądałem to tylko i włącz, nie, byłem w samolocie, to oglądałem to dopiero później. Pierwsza i trzecia runda myślę, że Marcin wygrał, tylko w te, tej te drugiej portu tam obrotówkę złapał, e, ale dał mimo wszystko, tak bardzo dużo z siebie. To jest zawodnik kategorii 5-7, a nie 6-0. Tak, Mariusz marzy. też ma na pewno więcej walk amatorskich niż ja nieporównywalnie. E, Patryk walczył z bardzo mocnym gościem. My Kamil Rościński to jest bardzo mocny zawodnik amatorski. To był chyba w ogóle pretendent do pasa e, rewolty. Tak, no, nie zdziwiłbym się, naprawdę. Bo ja, ja Kamila znam już od 10 lat, jeździłem z nim na kadry. Bardzo ambitny chłopak, bardzo, bardzo fajny, bardzo przyjemny e, i bardzo mocny sportowiec. Także, czy wygrana Patryka, tym bardziej cieszy. E, a i jeszcze wrócę do Kornela. Kornel e, dał super walkę. No, czy to po prostu on jeszcze jest na takim poziomie, e, że jeszcze ma czas, żeby się rozwijać? Ale on ma ogromny potencjał. No Jak i To musi zrealizować. Też przede wszystkim na tej Gali, na której walczył Kornel, czyli lewy prosty, jest dość specyficzny, bo nie walczy się w Oktagonie, czy w rynku bokserskim, czy kickbokserskim, tylko w takim ringu 4 na 4. To jest o, też no. dużo, dużo, inna dużo więcej może być przypadku. nie ma gdzie, gdzie taktycznie uciekać, no trzeba, trzeba się bić. To. Trzeba, powiem tak, słabej bajatnicy przeszkadza robią jest walka, walczy się, jest to, jak, jak nie jest, tak trzeba po prostu zrobić to co, to, co się robi na co dzień. Więc no takie warunki no, specyficzne, no ale tylko przegrał przegrał decyzją, także nie, nie pokazał się naprawdę źle. Zrobił naprawdę kawał kawał, kawał pracy, rozwinął się jako sportowiec, tylko teraz... Przede no, wszystkim zdobyte. No i też e, świeżo po amatorskich mistrzostwach e, Polski Laukik jesteśmy, trzy medale Fabio Dilala, e, Prze Przemysław Tadla chciałem powiedzieć, <laughs> Ksawery Tadla i Dawid Ferenczuk, e, no, kolejni świetni zawodnicy, którzy już mają e, gdzieś za sobą też walki zawodowe, pokazują, że ta armia cały czas idzie do przodu i tych zawodu, zawodowców będzie coraz więcej. Oczywiście. Powrót Fabia bardzo mnie cieszy, bo pojechał tam dosłownie z marszu. On kiedyś rywalizował w kategorii 6-7, tu teraz 8-1. Wygrał trzy walki, dwie przez czasem. Przegrał w finale z Dominikiem Scalem. Bardzo mocny zawodnik, motorski, Bardzo, bardzo mocny. Dawid wygrał dwie walki, z czego tam w życiu nie, już, nie już tam pisał, właśnie, że ma problem z kolanem. Ale myślę, że to tydzień, dwa i będzie, będzie zrobione. No i Xavier trzy walki jednego dnia. Super. Tam miał problemy potem z wagą, dlatego nie mógł wystąpić do półfinału. Ale mimo wszystko mega, mega krok do przodu. bo jeszcze ekipa, był jeszcze Dawid, po powłoski, który trafił na Dominika na w pierwszej, w pierwszej walce. Dawid była druga walka, czy trzecia. Jeszcze nie był czas po prostu na to, żeby z nim rywalizować. Wygraną. Jasia e, Kłak przegrała bliską decyzją. czy czy, czy, czy jakiś jak nie zapomniał. Alden Koziarz. I tak. Dawid Chłabowski muszą trenować więcej brzucha, żeby przyjmować te ciosy. Ale to jest tylko i wyłącznie mówię, przygoda, doświadczenie dla nich i poszukuj dalej. Po prostu trzeba być cierpliwym. No tak, a jeszcze jest w zapasie są juniorzy Maja Młodecka, Seba Mietliński, którzy również niedługo pewnie i w tym seniorskim już kickboxingu pokażą, na co ich stać. Wiemy teraz, że tak jak mówiliśmy, mocno skupić się na swojej karierze zawodowej, to może. Puśćmy wodze fantazji, gdzie widzisz się za kilka lat? A tak. Chciałbym raz, chociaż mieć okazję, zmierzyć się z gościem, który jest numerem jeden. Po prostu. Mhm. Po prostu. Czy z nim bym wygrał, czy bym z nim przegrał? Nieważne. Chcę spróbować. Tak jak teraz, wierzę w siebie, wierzę w to, co robię, wierzę, że jestem w stanie z nim wygrać. Chcę mieć po prostu taką szansę. Nic więcej nie zakładam. Nie ma co się cieszyć tym, co jest. Ale i to jest to, to jest tak, już bardzo dużo. Także bardzo dużo. No tak i przede wszystkim e, Armia Polkowice cały czas ma otwarty nabór, tak? Dla, dla nikogo drzwi e, nie zamykacie, a tak jak mówiłem, mimo że teraz trochę bardziej się skupisz na karierze zawodowej, to dalej można potrenować potokiem takiego świetnego kickboxera mistrza jak ty, czy Bartek Muszyński czy wielu innych nazwisk, które teraz wymieniliśmy, więc warto zaprosić na treningi. Oczywiście, Nabór trwa cały rok. Zapraszamy, to jest super sport. Warto chociaż raz spróbować. Jeśli się spodoba, to trudno, ale jak się spodoba, to zostanie się na dłużej. Tak jest, i oczywiście gwiazdeczka zaznaczamy, że nie ma prawa nikomu się stać w takim rekreacyjnym kickboxingu, bo to, to wiadomo, to nie jest zawodowstwo. Treningi trzy razy dziennie, tylko, tylko dwa razy, powiedzmy, w tygodniu, żeby się poruszać, a nie. A nie jakieś sparingi raz w tygodniu, tak piątek, jest. dla chętnych. Dla chętnych, dokładnie. To co Kacper, ja Ci życzę przede wszystkim zdrowia, bo to jest teraz najważniejsze. Z Twoim, znając Ciebie, tą motywację Twoją, nie muszę się martwić, więc chyba tylko obyło dopisało zdrowia. Dziękuję bardzo. Także 7 lipca, nie mylę się, turniej K1 Max, tam Kasper zawalczy po raz kolejny. No ja trzymam kciuki, żeby to były trzy walki i na koniec uniesiony pas, ale jak wiemy też ta, ten duch sportowca Tobie każe się skupić na tej najbliższej walce. Także Kasper dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia.